Hi, hi! Ja jestem Sylwia, Sylwia z Mestera i będę Wam dzisiaj opowiadać o przyimkach, których możecie użyć podczas opisu obrazka. To co? Jedziemy! Na początek mam dla Was cztery czasowniki, jakich możecie użyć do opisu obrazka. Pierwszym podstawowym jest być, czyli po norwesku o vara. I w czasie teraźniejszym jest to po prostu ar. R2 to wisieć, czyli po norwesku henge. W czasie teraźniejszym wystarczy dodać r na końcu i mamy henger. Dalej, ligge, ligge, czyli leżeć. W czasie teraźniejszym ponownie dodajemy r i mamy ligger. To, co ja teraz robię, czyli stoję o sto. I znowu dodajemy r w czasie teraźniejszym, czyli stor. Jedziemy dalej. Pierwsze przyimki, jakie dla Was mam, to bak, czyli za kimś z tyłu, oraz foran. Nowe zdanie, jakie możecie użyć z przyimkiem bak, to de ar ajder, czyli to są drzwi, dera ar bak mai, czyli drzwi są za mną. Dobra, a teraz takie małe wytłumaczenie, bo zaraz zobaczycie mnie w innym ubraniu, w innej scenerii, a to wszystko przez to, że początek filmu niestety wystąpiły tam problemy techniczne i musieliśmy nagrać go jeszcze raz, więc przepraszam najmocniej. Jedziemy dalej. I wiem, że nie widzicie kamery przede mną, ale uwierzcie na słowo, że ona stoi przede mną i po norwesku będzie to następujące. De ar et kamera. Kamera stoi foran mai, czyli to jest kamera, kamera stoi przede mną. Mała zmiana scenerii, lecimy dalej. Dwa kolejne przyimki to over, czyli nad, i under, czyli pod. Przykładowe zdanka. Der Postkort, czyli to są pocztówki. Postkortene hängen over Bure. Czyli pocztówki wiszą nad stołem. De ar en ledning, czyli jest to przewód. Ledningen ligger under bordet, czyli przewód leży pod stołem. Kolejne dwa to i, czyli w, oraz po, czyli na. I przykładziki. De ar en kop. Jest to kubek. Koppen står på bordet, czyli kubek stoi na stole. Det er en penn. To jest długopis. Penn er i koppen, czyli długopis jest w kubku. Kolejny przyimek to ve. Ve, czyli przy. Zdanko. Jeg sitter we buja. Siedzę przy stole. Ok, a teraz kierunki. Jak powiedzieć, że coś leży na prawo od, albo na lewo od czegoś, albo po prawej stronie czegoś, bądź też po lewej stronie czegoś. Mamy na to cztery wyrażenia. Til höjre for, czyli na prawo od, albo til venstre for, czyli na lewo od. Możemy też użyć po höjre side av, czyli po prawej stronie od, albo po venstre side av, czyli po lewej stronie czegoś. Zdanka. De ar ei bok, czyli to jest książka. Boka ligger til venstre for soksen, czyli książka leży na lewo od nożyczek. I w drugą stronę. De ar en saks. To są nożyczki. Saksen ligger til høyre for boka. Czyli nożyczki leżą na prawo od książki. Dalej wyrażenie przyimkowe, czyli ve siden av, obok czegoś. I zdanko. De ar en kaktus. To jest kaktus. Kaktusen står ve siden av saksen, czyli kaktus stoi obok nożyczek.
Kolejne wyrażenie to melon o, czyli pomiędzy czymś a czymś. Zdanko. Der en mobil. To jest telefon. Mobilen ligger mellan boka och saxen. Czyli to jest telefon, on leży pomiędzy książką a nożyczkami. I jak już mówimy o tym telefonie, to jeszcze jedno wyrażenie, czyli inmitten. Inmitten, czyli w środku. Przykładzik. Mobilen ligger inmitten. Czyli telefon leży na środku. Przy opisie obrazka przydadzą Wam się też te dwa wyrażenia, czyli i bakgrunden i forgrunden, czyli na dalszym planie i na przednim, pierwszym planie. I jeszcze jedno w pakiecie, czyli i de fjärne, czyli w oddali. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że opisywanie obrazków będzie Wam szło jak z płatka. A my widzimy się klasycznie za tydzień. Hejka! Ok. Lecimy dalej. Mała zmiana scenerii i mam dla Was kolejne dwa przyimki, czyli over i under, pod.